Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadek. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zwykle zaczynamy go od mówienia sentymentów wobec ryzyka, no i widać, że generalnie w pierwszej połowie tygodnia niewiele się dzieje. O ile w poniedziałek mieliśmy święto w Stanach Zjednoczonych, no to jednak wczorajsza sesja niewiele zmieniła. Główne indeksy zamknęły się w okolicy poziomu odniesienia. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to przede wszystkim finisz publikacji raportów największych amerykańskich instytucji finansowych. Wczoraj wyniki za czwarty kwartał podały takie banki jak Goldman Sachs oraz Morgan Stanley i tutaj ich wydźwięk był znacząco różny. Pierwszy mocno rozczarował wynikiem działalności za czwarty kwartał i potaniał dość mocno w handlu posesyjnym, blisko 5%. Drugi przeciwnie, pozytywna reakcja rynku i blisko 6% wzrosty. Zatem dwa z pięciu największych amerykańskich banków negatywnie zaskoczyły, podczas gdy trzy pozytywnie. Nie daje to jednoznacznego przekazu i stąd też takie zawieszenie na Wall Street. Dzisiaj swoje wyniki opublikuje jeden z największych na świecie producentów aluminium Alcoa, który jeszcze kilka lat temu jako pierwszy publikował swoje wyniki. To właśnie on, a nie instytucje finansowe, były prognostykiem całego sezonu wyników. Także dzisiaj poznamy rezultat działalności United Airlines, jutro Netflix czy Procter & Gamble. Zatem stopniowo ten sezon wyników będzie się rozkręcał. Póki co też wynik posiedzenia Banku Japonii dzisiaj nie był na tyle istotny, żeby mocniej ruszyć rynkiem, z tego względu, że posiedzenie przyniosło większych zmian polityki monetarnej. Widać, że na silniejsze zacieśnienie warunków trzeba będzie poczekać na nowego prezesa Banku Japonii, że to się nie zadzieje do końca kadencji Kurody. Jednogłośnie dzisiaj wszyscy przedstawiciele Banku Japonii zagłosowali za utrzymaniem parametrów polityki monetarnej, za polityką kontroli krzywej rentowności. Niektórzy oczekiwali, że już na początku roku Bank Japonii odejdzie od tej polityki. Tak się nie stało. Widzieliśmy krótkoterminowe, silniejsze wahnięcia notowań japońskiej waluty, no ale dzisiaj generalnie dolar znajduje się pod ostrzałem, jest w głębokiej defensywie. Euro-dolar wychodzi w okolicy ostatnich ekstremów powyżej 1,09, czy już może bliżej powyżej 1,08, czy już może bliżej 1,09. Nowe szczyty widzimy także na rynku aut USD, NZD USD, zatem widać, że odpływ od dolara trwa. Dzisiaj w kalendarium makroekonomicznym musimy zwrócić uwagę na takie dane jak sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych za grudzień, ale także poznamy odczyt inflacji PPI, inflacji producenckiej, która szybciej odzwierciedla realne zmiany surowców i to, jak będzie to dalej w kolejnych miesiącach rzutowało na inflację dóbr konsumentów. Dzisiaj także publikacje branżowej księgi, kilka wystąpień amerykańskich bankierów centralnych, zatem w kontekście dolara i oczekiwań związanych z dalszą ścieżką stóp procentowych w Stanach dość sporo się będzie działo. W kontekście polityki monetarnej utrzymanie status quo w przypadku Banku Japonii i ultra luźna polityka monetarna to powrót złota do wzrostów, to wraca powyżej 1900 dolarów za jedną uncję. Jeśli jesteśmy przy rynku surowcowym, to ropa odbija i w tym momencie jest powyżej 81 dolarów za baryłkę WTI, głównie przez sygnały ożywienia popytu w Chinach i to, jak dobrze radzi sobie tamtejsza gospodarka po zniesieniu obostrzeń covidowych. Jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, także bez większych przetasowań, indeks w pobliżu 15200 punktów. Jeśli chodzi o złotego, to słaby dolar, jak widać, zbytnio mu nie pomaga. Euro PLN powyżej 4,70 zł. Jeśli chodzi o notowanie USD PLN, tutaj jesteśmy cały czas blisko ostatnich minimów 4,33. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, no to powinno ono trochę zdynamizować dość zestagniałą sytuację w pierwszej połowie tygodnia, zatem większa uwaga rynku na rozkręcający się sezon wyników także będzie sprzyjała większej zmienności.
To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.